14 lutego 1918 roku przynosi wielki strajk protestacyjny w Warszawie. W nocy robotnicy zniszczyli niektóre urządzenia elektrowni, aby uniemożliwić ewentualny wyjazd tramwajów pod eskortą wojskową. W dzień ustaje praca w urzędach i instytucjach. Zamknięte były sklepy i restauracje. We wszystkich uczelniach odbyły się wiece, na których powzięto rezolucje protestujące przeciwko oderwaniu chełmszczyzny. Gdziekolwiek jesteście, czy wy tutaj w sercu Polski, czy na Bukowinie i w Galicji, czy wreszcie na dalekich rubieżach Rzeczypospolitej, pomnijcie na to, że wszyscy tworzycie dla państwa polskiego kadry przyszłej, jednolitej, a dzielnej armii polskiej. Tymi słowami 15 lutego 1918 roku zwracała się Rada Regencyjna do Wojska Polskiego. Druga Brygada Legionów, dowodzona przez Józefa Hallera, na wieść o pokoju brzeskim rozbiła pod Rarańczą blokujący ją pułk austriacki i przedarła się w kierunku formującego się drugiego korpusu polskiego w Rosji. Około 1600 polskich żołnierzy kosztem niewielkich strat dotarło do polskich oddziałów w Sorokach. Pozostali legioniści zostali internowani przez Austriaków. Na znak protestu przeciwko postanowieniom z Brześcia 18 lutego 1918 roku zamiera życie w Galicji. Na cały dzień stają wszystkie pociągi. W wielu miejscowościach odbywają się wiece, podczas których mówcy piętnują brutalną politykę państw centralnych, a zwłaszcza wiarołomstwo Austrii. Wiele osób odznaczonych austriackimi orderami i godnościami odsyła ordery i składa godności. 18 lutego, 144 lata temu, w Gołębiówce urodził się Leon Supiński, działacz polityczny, minister sprawiedliwości w rządach Ignacego Daszyńskiego, Jędrzeja Moraczewskiego i Ignacego Jana Paderewskiego. Wieloletni prezes Sądu Apelacyjnego i pierwszy prezes Sądu Najwyższego.